Kamil Glik kopnięty w głowę, stracił dwa zęby. We wczorajszym meczu Brescia z Benevento Kamil Glik został ostro potraktowany przez Mediego Lerisa, który kopnął Polaka w głowę. Piłkarz Benevento został przetransportowany do szpitala. Po jakimś czasie jego żona opublikowała na Instagramie wpis, gdzie poinformowała, że Kamil stracił dwa zęby i doznał lekkiego wstrząsu, aczkolwiek czuje się dobrze. Życzymy powrotu do zdrowia. Po więcej piłki subskrybuj kanał.